poprzedniego roku. Siedzisz sobie wygodnie w fotelu. Jest ci ciepło i przyjemnie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim tak naprawdę są zawodnicy MMA? Jakie prowadzą życie? Ile poświęcają? Wstrzymaj oddech. Otwórz szeroko oczy. Witaj w naszym świecie. Co się tutaj dzieje? Więc mamy taką sytuację, żeby hemoglobina połączyła się w naszych komórkach. I pobudzili, żebyśmy pobudzili tkanki. Biegamy o tej godzinie, bo o tej godzinie prawdopodobnie będę walczył albo gdzieś w okolicach tej godziny, dlatego trening zaczynamy zazwyczaj o 22. Dzisiejszy trening jest typowo treningiem szybkościowym. Mamy kilkanaście odcinków, krótkich odcinków, na krótkich przerwach wypoczynkowych. To gdzie byliście? W Dzierżoniowie? U Kity? Tu się wszystko zaczęło, w tej podstawówce. Tutaj się wychowałem, na tym osiedlu Wieżowców. I to był ten start jakikolwiek, wiesz, ze sportem, nie? To jest ta mała salka, tutaj były wyłożone maty. Ja raz w tygodniu mam masaż i ewentualnie jak mam jakąś tam urazę czy kolano czy coś, to oni mnie tam rehabilitują od razu, nie? Że się spytasz o swoją nogę. Zimę masaż miała, od nowego wyszła. Zbyt duże ryzyko kontuzji przeszkodziłoby to mi w mojej jakiejś karierze sportowej, ale na pewno jak tylko skończę walczyć zawodowo, pierwsze co, to podejmę to ryzyko nawet jakiejś tam cięższej kontuzji i na pewno nauczę się jeździć na nartach. Miałem tak wysoki próg bólu, że kiedy pierwszy raz robiłem zabieg fali uderzeniowej, myślałem, że urządzenie jest źle podłączone albo że nie działa. Kiedyś to powiedziałem, ja podpisuję kontrakty na walkę, nie na przeciwnika tak naprawdę. Chociaż owszem, powinno się wiedzieć z jakim przeciwnikiem, bo każdy przeciwnik ma mocne i słabe strony. I po to jest taktyka, po to jest trening, żeby się na to przygotować. Tak? Też taktycznie, oprócz przygotowania fizycznego, nie ma to dla mnie znaczenia jaki jest przeciwnik. Na wysokim poziomie już musisz na każdej płaszczyźnie mieć swoje umiejętności i się wykazać, a nie tylko w jednej dominować. Trochę mocniej oporu. Jeżeli o czymś marzę, to do tego dążę, tak? Kiedyś marzyłem, żeby po prostu sprawdzić się sportowo i zacząć walczyć w oktagonie. I się okazało, że nie dość, że swoje marzenia spełniłem, jeszcze znalazłem swoją drogę życiową i sposób na zarabianie pieniędzy. To jest lewy, a jak robię prawy, to przechodzę prawą nogą do przodu, wchodzę w nogi. Jest jeden ruch, to, że ja już idę tym prawym, że już tu, to już wchodzę w nogi. Musicie wszystkie te drobne ruchy w jeden połączyć. Michał Kita marzy o tym, że jeżeli jego dzieci kiedyś dorosną i usłyszę od nich, że tato, jesteśmy z ciebie dumni.
No jesteśmy teraz na hali Ostrych Świebnicach. Tutaj chodzę poranne, czasami mamy, jak skończę bieg, to robię sobie takie treningi typowo siłowe. Doszły mi treningi, że tak powiem, grapplerskie, zapaśnicze i nie mogę zapominać niestety o treningach, które doprowadzały mnie do stanu sprzed kontuzji, nie? Także muszę to jeszcze pilnować, także dzień dla mnie jest bardzo, bardzo krótki. Niby nic się nie robi, a czułem spocony, niby się nie skacze. Pół sali gimnastycznej mam w samochodzie zawsze. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie będziesz trenował. Ja skończyłem robotę, że tak powiem, pierwszą zmianę, a córka skończyła szkołę. Cześć! Cześć! Jak szkoła? Dobrze. Jesteśmy właśnie w klubie Junior Box w Dzierżoniowie. Tu chłopaki duszą mnie, tarmoszą, mordują, także cierpię to strasznie. Teraz rozpocząłem treningi już tak stricte pod walkę i to jest trening przekrojowy, tak jak zawodnicy MMA stosują. Dla mnie to jest odkrywanie nowego lądu. Widać, że jest więcej tego oręża. Wcześniej nie widziałem takich kruczków, które technicznych, które gołym okiem nie zauważałem. Teraz sam na sobie odczuwam to. Tak, to jest takie miejsce, że raczej adrenalina tak tutaj czuć jest, że można było ją ciąć piłą spalinową. Chłopaki mi pokazali, jak się, że tak powiem, uczą mnie profesjonalnie obsługiwać się z bronią, strzelać. I to jest taki też na taki ekstremalny, można powiedzieć, sposób spędzania czasu, nie? I jak jest jakaś okazja, nie ma co w domu robić i no, czasami jestem zaproszony, korzystam z uprzejmości tych chłopaków. Chciałbym wyhodować na pewno olimpijczyka w boksie. To jest takie marzenie, nie? Ale ja to mówię głośno, mogą się ludzie stukać w głowie, ale no chciałbym mieć gościa, który jako trener już w przyszłości, który byłby na olimpiadzie i ewentualnie też być może zawodnikiem topowej na dzień dzisiejszy Ligi Świata, jeśli chodzi o sporty, walki mieszane UFC. To są takie marzenia już moje jako w przyszłości coacha.